Cześć, z tej strony Zielonomi. Dzisiaj opowiem Wam o owocu o nazwie mangostan. Jest to Garcinia mangostana. Sama roślina wywodzi się z Azji Południowo-Wschodniej, Azji Południowej. Natomiast bywa także uprawiana w Ameryce Południowej. Owoce mają kolor taki brązowo-purpurowy. Skórka dosyć twarda, aczkolwiek pod palcami powinna się uginać. Skrywa w sobie bardzo smaczny miąższ. Nazywana bywa owocem bogów. Jeśli chodzi o zawartość, no to jest to od 5 do 8 kawałeczków takich wielkości czy segmentu z mandarynki, czy ewentualnie czosnku. Tak wygląda w przekroju. W smaku myślę, że jest to coś pomiędzy, przynajmniej według mnie, jest to coś pomiędzy litchi z ananasem, może jeszcze z brzoskwinką. Bardzo przyjemny, taki orzeźwiający smak. Również jest bardzo słodka. Natomiast faktem też jest, że tylko około 40% tego owocu to jest jedalny miąższ. Mamy do czynienia z grubą skórką, zresztą widać w przekroju. Ta skórka jest bardzo gruba. Prawda? A także w niektórych cząstkach znajdują się pestki, nasionka, które można spróbować wysiać. Natomiast powiem Wam szczerze, że jest to bardzo ciężkie, to znaczy wydaje mi się, że gdzieś na etapie transportu te nasiona tracą kiełkowalność, bo naprawdę jeszcze nie zdarzyło mi się ani razu uzyskać mangostanu z nasion. Może kiedyś się uda, może tym razem. Natomiast tych prób było 50-60, może takich nasion wysiewałem. Nawet mam kilka teraz wysianych i zobaczymy, ale generalnie nie ma co się nastawiać na sukces. Ewentualnie ta szansa jest bardzo mała. Być może na większej próbie by się to udało. Owoce ostatnimi laty są u nas częściej dostępne. Ten akurat jest z Auchan. I z tego co widzę, pojawia się także w innych marketach, typu w Lidlu chyba był swego czasu, w Biedronce czy w Tesco. Najprościej, najszybciej chyba kupić przez internet. Wiem, że na Allegro są dostępne. Nawet w całkiem niezłej cenie, więc na pewno owoc wart skosztowania. Natomiast takich kwestii trochę technicznych. Jak mieć pewność, że ten owoc jest świeży, nie zepsuty. No, w wypadku mangostanu nie jest to w pozorom takie proste. Bardzo łatwo się naciąć. Znaczy, pierwszym takim elementem, w sumie najistotniejszym z wyglądu, jest to, że skórka musi być gładka. Gładka skórka o takim właśnie purpurowym, lekko wpadającym brąz kolorze, bez przebarwień, nie powinna być ciemnobrązowa. To już świadczy o tym, że owoc jest przejrzały lub zepsuty. Więc żywa purpura, skórka gładka. Co więcej, pod naciskiem powinna się lekko uginać. To powinno być wyżywane pod palcem, zresztą widać, ona się ugina. Jest to jeszcze ok. Także tutaj kolor tej rozety na górze, no jeśli jest to kolor zielony, ewidentnie widać, że jest owoc świeży, natomiast z czasem ona traci kolor, ten już powolutku traci, ale jeszcze jest ok. Więc przede wszystkim kolor, równa warstwa skórki, gładka skórka i to uginanie się skórki właśnie pod palcem. Wówczas wystarczy tylko zerwać tą rozetę i można palcami taki mangostan rozerwać. Tak mi się to udało właśnie na przykład w przykładzie tego drugiego owocu. Nie jest to żaden wielki problem. Miąższ generalnie, te cząstki powinny mieć kolor biały. Jak one zaczynają żółknąć, to znaczy, że już owoc jest lekko przejrzały. Wówczas mogą być trochę gorzkie. Więc powiedzmy, że to jest jeszcze ostatni moment, kiedy ten owoc jest smaczny. Jest smaczny. Tak się jeszcze raz prezentuje cały owoc. A tak w postaci już rozebranej, rozciętej. Serdecznie Wam polecam, warto skosztować. Owoc naprawdę ciekawy. Czuć w nim jednak tą egzotykę. I na szczęście jest u nas coraz łatwiej dostępny, co też wiąże się z ceną. Ta cena też z czasem robi się coraz korzystniejsza. Nie jest on już tak. Nie jest to wydatek już tak ciężki, jak to miało jeszcze miejsce kilka lat temu, gdzie można było kupić taką tackę z mangostanem w granicach 30-40 zł za dwa owoce.
Teraz można spokojnie kupić to za 16-20 zł. A na wagę przez Allegro chyba nawet wychodzi jeszcze taniej. Tam chyba jest, widziałem opcję za pół kilograma 40 zł. Coś w tych granicach. Więc na pewno polecam spróbować. Ten owoc jest tego warty. Serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.